Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, poza odcinkiem udało mi się ogarnąć sprawę tej miksturki, co zobaczyliście prawdopodobnie teraz. I myślę, że to już wystarczy, że wracamy do rzeczywistości. Była notatka, którą mógł nam przetłumaczyć właśnie Glenn i ja tej notatki wcześniej nie zauważyłam, a w momencie, kiedy chciałam wam ją pokazać, to niestety, ale ona mi zniknęła z ekwipunku. Ale tam była informacja o tym, że jak źle ułożymy monety, to właśnie wyskoczy nam mikstura, która będzie powodowała negatywne skutki, a jeżeli zrobimy to dobrze, no to ta mikstura, którą znaleźliśmy wcześniej też w świątyni orków na bagnie. Moi drodzy, lecimy w spanko. Mamy oczywiście stratę kolejną zdrowia przez to, że postanowiłam robić tego jednego questa, no niestety. Jesteśmy w trakcie w sumie wykonywania zadań, zapasy na zimę i w sumie tyle, bo fabuły dalej nie ciągnęliśmy. Myślę, że w takim razie od razu udamy się... Spróbujemy do Orina się udać. Dlatego, że Gerulf miał mi powiedzieć tam, czy uda mu się, wiecie, więcej ogarnąć dla mnie tego, co mi trzeba. Aha, bo on jeszcze będzie chyba spał, co nie? Zobaczymy, czy mi ogarnął jakiś jeden ser kozi. No bo mi brakuje. Nie ogarnął mi. No to niedobrze. Mamy ich 19. Jeżeli chodzi o ryby, to słusznie powiedzieliście mi, żeby udać się do środkowej dzielnicy i tam przecież ten gościu, który tutaj u Orina pracuje, czyli Jan, on sobie tutaj właśnie stoi przecież z rybami. Ile ryb dziennie łapiesz? Nie wiem, zwykle 10 do 15, ale potem sprzedaję je na rynku. Ludzie i tak nie chcą kupować więcej. Duża część ryb pochodzi również z portu. Czy możesz załapać więcej? Kupiłbym je luzem od ciebie. A ja, o ilu myślisz? 50 dziennie, łącznie 100 sztuk. Co? Musiałbym pracować dzień i noc. No cóż, tyle ile zdążysz w ciągu jednego dnia. Dobrze, ale potem przyjść na rynek w mieście. Możesz je tam kupić, nie będziemy mieć problemu z podatkami. Okej, chciałbym zobaczyć twoje ryby. Ma ich 49, więc sobie weźmiemy wszystkie. Dobra. Na razie innych kupców widzę, że nie ma. Widzę, że wrócił nasz przyjaciel Ardam. Ardam? Ardan? Ardam. Tak, ale on nie ma nic, co by mi się przydało. Ewentualnie strzały myślę, że możemy od niego na spokojnie kupić.
Dobra, zobaczmy, co my mamy, jeżeli chodzi o te zapasy na zimę. Bo jeżeli chodzi o ryby, mamy wystarczającą liczbę ryb. Brakuje nam jednego sera. Mięso również mamy, z tego co widzę. Kupiłam też worek soli. No a mąka, no to powinna być ogarnięta. Już, bo gadaliśmy z Orinem i gadaliśmy o tym z Karlem. Czyli w sumie brakuje nam tego jednego głupiego sera. Teraz tego pytanie, gdzie go kupię? Wiecie co, przejdziemy się jeszcze zobaczyć, czy na przykład nie mogę kupić u Johana kawałka sera. Potrzebuję jednego głupiego krążka, więc warto będzie chyba pochodzić po karczmach, bo może wtedy coś jeszcze znajdę. Czy Johan jest już w pracy? Widzę, że go nie ma, bo on zawsze przychodzi chyba trochę później. Niestety, ale złapiemy go jeszcze w łóżku, także na spokojnie. On też tutaj pewnie, albo w drodze go złapiemy, tak też może być. Moi drodzy, będę musiała chyba zmienić harmonogram publikowania filmów znowu, bo nagle się okazało, że mi zmienili plan zajęć na gorszy. Dosłownie tak z dnia na dzień i miałam bardzo fajny plan, a teraz jest okropny. Johan. Znaczy on nie był fajny, ale był taki w miarę, a teraz jest już w ogóle dramat. Dobra, ty nie masz czegoś takiego. To może do krepu byśmy jeszcze zajrzeli. Do krepu. Tutaj możliwe, że będzie miał dla nas coś Morgan. O! Wolny obóz potrzebuje zapasów na zimę, a jak przysłał mnie do ciebie? Chcę, żebyś przechował tu towary, dopóki nie rozkaże ich odebrać. Nie ma problemu, co mam przechowywać? 15 tuzinów surowego mięsa, 20 bochenków koziego chleba, koziego sera, worek soli i 100 ryb. W porządku, po prostu przynieś mi rzeczy, a ja je przechowam. Okej, czyli ja to tutaj zostawiam, czy nie? Dobre pytanie. Kurde, no nie masz sera. Wiesz, gdzie mogę dostać surowe mięso, mąkę i ryby? Możesz sam zapolować po surowe mięso lub po prostu zapytać myśliwych na południu. Muszą mieć duże zapasy. Powinieneś zapytać Karla o mąkę, ryby znajdziesz w porcie. Gdzie dostanę sól? W mieście lub u Orina. Kurde, nie wiem, czy ja chcę to przechowywać. On naprawdę tak powiedział, żeby w krepie to przechować? Nie przypominam sobie. Okej, Morgan bez sprzeciwu zgodził się na składowanie. A co mi Ajax na ten temat mówił? Dobra, to zostawmy. Chcę przechować mięso, masz wszystko. Tak. To twoja rekompensata, a ja za to dostaję jeszcze pieniądze? Mam sól, ryby, wszystko, tak, 100 ryb, 1000 roperi, kozi ser, masz wszystko, nie, jeszcze nie. Okej, czyli mogę zostawić tylko te rzeczy, które mam. Gdzie ja znajdę jeden krążek sera? Macie jakiś pomysł? Kurde, no u Orina, a może Borel ma do kupna? Dobre pytanie. Dobra, wejdźmy do Orina jeszcze raz. A czy Orin może mi coś powie ciekawego na przykład? A może byśmy ukradli jakiś jeden ser pojedynczy? Wątpię, że to będzie takie proste. Hej, ty. Merlot, no daj mi jeszcze jeden ser, ja cię proszę. O! Zrespiły ci się sery. Cudownie. No to w takim razie transport. Boże, transport, teleport. I do krepu. Oddać ostatni ser. No i myślę, że to będzie już wystarczające w takim momencie. Nie chcę Ginu kraść, bo dostanę za to w łeb. Morgan. Chcę przechować kozi ser. Proszę bardzo. Oto rekompensata. No i co? I chyba mamy wszystko, tak? Kozi ser, ryby, sól, mięso. A jak to jest z tą mąką?
Jak to jest z tą mąką, nie? No bo Karlowi nie działa ten młyn. Hej. Więc ty mi nic nie dasz, a Orin nic nie mówił chyba na ten temat. O, już nie mam many, dobra. Rozumiem, bo to się bardzo szybko wyczerpuje. Pogadajmy jeszcze z Orinem na temat tej mąki. A jak już tam nie będę mogła nic wskórać, to po prostu pójdziemy już do Ajaxa z tą sprawą. Myślę, że powinien być już wtedy zadowolony. Mam złe wieści? No to nie, czyli do Ajaxa. W takim razie do wolnego obozu. I tak w sumie musimy się udać do wolnego obozu, bo muszę pogadać z Calvinem na temat bandytów. W sumie jeszcze możemy spróbować się dostać do kopalni żelaza. Ponieważ jeszcze w niej nie byłam, a być może strażnik by mnie na przykład wpuścił. Zobaczymy. No nie wiem. Idziemy zapytać w takim razie. Zrobiłem wszystko. Wszystko będzie gotowe za kilka dni. Morgan przechowuje mięso, ryby i ser. Możesz wysłać swoich ludzi, aby je odebrali. Przyniosłem mu też sól, zboże leży na farmie Karla. Bardzo dobrze, można na ciebie liczyć. Zasłużyłeś na coś z naszego funduszu obozowego. Okej, okay, i to tyle, tak? Dobra. Czyli kolejny kwestik mamy z głowy. Najsilniejszy z silnych. Nie wiem, czy ja z Jastonem sobie poradzę. Możemy w sumie spróbować się z nim zmierzyć. Byłoby bardzo miło, gdyby nam się to udało. Tak naprawdę, ale zobaczymy. Zobaczymy. Gdzie ten Jaston jest? A w ogóle ja teraz już mogę chyba ukraść, chciałam powiedzieć. Jezu. Mogę chyba okraść już Selenę, nie? Mamy 104, także. Esencja many. Co to jest esencja? A to taki malutki piździelek. Co to jest niby? Ale Jastona możemy chyba też obgrabić. O, mamy graniczącą z cudem. 110. No dobra. Dobra, dobra. No, potrzebujemy może jakiegoś lepszego łuku. Chociaż ja tak chyba patrzyłam i za bardzo... No chyba tylko długi łuk był dobry. Walczmy. W porządku, walczmy. Spotkamy się na arenie. Gdzie jest arena? O, ma jakiś eliksir w ogóle. A, my idziemy na tą arenę tamtą. Dobra, okej. Ciekawa jestem, czy z łuku by go się dało załatwić. Podejrzewam, że tak. Się pewnie już tutaj będzie zaraz teleportował w momencie, kiedy ja go wyminę. A Stasza nie będziemy w stanie teraz okraść przez... Nie wydaje mi się tak? 99. 110 droperii. Kurde, liczyłam na jakieś fajniejsze bardzo fanty w tym wypadku. Okej, okay, Uwe się tutaj już, wiecie, poszedł sobie. Tu też diabelsko trudna, 99. No ja stąd mam jakąś miksturę, więc to będzie na pewno interesujące bardziej. Ja mam tutaj czekać na niego tak długo, zanim on tutaj się przyczołga. No w sumie, myślałam, że się tepnie, ale idzie, dobra. W takim razie niech on się tam rozgości, a ja dojdę tam za moment. Robimy zapis i miejmy nadzieję, że nam się uda coś wskórać. Myślę, że z łuku spróbujemy. Przygotuj się, mam nadzieję, że nie zawiedziesz mnie jak inni. Zobaczymy. Dobrej walki. Gotowy? Tak jest. Ała, Jezusie! Dobra, ale z łuku szło dobrze, aż do mnie nie podszedł. Trochę słabo, że to tak wyszło. Znaczy, podejrzewam, że mogę go z broni, ale mi to zajmie 100 lat.
Nie, no ja wolę z łuku normalnie, nie? Mogę go... Hej, ty! Dobra. Okej, mach dich bereit. Wir werden sehen. Bereit? Jeszcze raz. Błagam, żeby się udało tym razem. Fuck my life. Trudny jest gościu. Wydaje mi się, że go jednak zostawimy, ale jeszcze spróbujemy go najpierw pobić z broni. Bo może się okaże, że to jest prostsze niż mi się wydaje, bo łuk nam zadaje fajne obrażenia, na pewno lepsze niż broń. Ale chcę też spróbować z bronią. Hej, ty. Z normalną bronią. Będziemy go tak 100 lat lać, nie? Co ja mam taki krótki zasięg bardzo? Znaczy jestem w stanie go... Pod warunkiem, że mi się postać nie będzie w ogóle zacinać, to już jest inna sprawa w ogóle tego. Oh my god, niedobrze. Dobra, to myślę, że sobie na razie tą walkę darujemy. Nic się nie stanie, kiedy wrócę na arenę później. Po prostu mamy zaktualizowane zadanie. Okej, zobaczmy. Starożytne zapiski to trzeba iść na pustkowie chyba. Poszukać tej rośliny. Opuszczona wioska górnicza. To też są tereny mało bezpieczne. Pasjonat alkoholi. Nie mam na razie żadnych. Morderstwo morsa i przekupstwo się popsuło. Dobra, wiecie co? Idziemy z Calvinem porozmawiać. Zobaczymy, czy coś się więcej dowiemy o bandytach. Gdzie w ogóle jest ich obóz? Gdzie ich szukać? I tak dalej, i tak dalej. Calvin to jest mega ciekawa postać, co nie? Posłuchaj, jak być może zauważyłeś, książka ze świątyni nigdy nie trafiła do Akademii. Mam powody, by sądzić, że to bandyci są odpowiedzialni za napad, ale żeby dowiedzieć się więcej, muszę porozmawiać z ich przywódcą. Ukradłeś coś tu i tam, więc jestem pewien, że znasz kilka osób. Czy wiesz, jak zinfiltrować obóz bandytów bez zostania postrzelonym? Hej, zwolnij! To, że ukradłem trochę śmieci, nie oznacza, że trzymałem się z bandytami. Co? Na pewno coś zauważyłeś. Jesteś na wyspie dłużej ode mnie i dużo się po niej poruszasz. Matko, czy ty w ogóle wiesz, co się pakujesz? Zwykle działa to tak, że musisz zrobić dobre wrażenie na odpowiednich ludziach spoza organizacji, zanim ci zaufają. To trwa do kilku tygodni. Trzeba by regularnie kręcić się w jakimś barze, pić i uśmiechać się do znajomych. Ale ja nie mam na to czasu. Czy jest szybszy sposób? Cóż, nie wiem, jak dostać się do bandytów, ale znam miejsce, w którym zawsze kręcą się pewni ludzie. Mam na myśli krep. Kogo masz na myśli? Znasz ich imiona? Po prostu zapytaj każdego, kto tam będzie. Na pewno dasz radę zmusić do gadania kogoś. Pamiętaj jednak, że nie zrobię tego dobrowolnie i że karczmarz zawsze ma ostatnie słowo. Myślisz, że współpracuje z bandytami? Nie wiem, ale wszystko jest możliwe. W każdym razie będę potrzebować wsparcia. Co z tobą? Chcesz, żebym poszedł z tobą do krepu? Właśnie wróciłem z bagna. Świetnie, w takim razie jesteś w formie. Cholera, skąd w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby mnie zapytać? Ajax i Flint wspomnieli twoje imię. W końcu nie chcesz ich zawieść, skoro wyrobiłeś sobie dobrą reputację. Znowu kombinujesz coś w obozie. Rób co chcesz, ale zabiorę ze sobą kogoś z obozu. Dobrze, w takim razie spotkamy się przy bramie. Nie, jutro w kamieniołomie. Potrzebujesz czasu. W kamieniołomie mamy się spotkać? Jutro, ale że w nocy, czy że kiedy? Przyjrzymy się ludziom w tawernie. Następnego ranka. No to pięknie, to super. To w takim razie weźmiemy się do krepu, tepniemy. W krepie się prześpię. Do rana i pójdziemy do naszego zioma. Znowu spadek na zdrowiu. Niestety to boli. Około podobno 100 HP ma nam spaść. No ale niestety. Za pewne rzeczy trzeba niestety zapłacić.
Widzę, że przeprowadziłeś przyjaciół. Tak, wtajemniczyłem ich w to, co tutaj robimy. Przesiadują tam szumowiny, które czynią tę piękną wyspę miejscem bez prawa dla cywilizacyjnych ludzi. Upewniacie się, że nikt nie ucieknie, abyśmy mogli zachować kontrolę i wyeliminować każdego, kto nam się sprzeciwi. Więc do przodu. Oh my god. O kurde. No moi przyjaciele, jesteśmy tu z samego ranka z powodu złota. Zadam wam tylko dwa pytania, na które któryś z was żałosnych karaluchów udzieli odpowiedzi. Gdzie na wyspie można znaleźć obóz bandytów oraz jak się do niego dostać? Czy wiesz coś o tym? Byłeś już tam? Musimy tylko porozmawiać z jego przywódcą. Ot, taka drobnostka. Cholera, po co to całe zamieszanie? Zjeżdżaj stąd i zabierz przy okazji swoich przyjaciół. Myślisz, że jesteś kimś wyjątkowym? Dokładnie wiesz, czego od ciebie chcę. Hej, ja się tylko wszystkiemu przyglądam. Nikomu nie pomagam, ale też nikogo nie ogarniam. U mnie każdy jest mile widziany. Opłacałeś od bandytów? No może. Dokładnie to interesuje cię fakt, skąd się tu ich tyle wzięło, prawda? Co tu się kurwa dzieje? No proszę, chyba jednak ktoś będzie znał odpowiedź. Też ją poznam. A więc gdzie jest kryjówka? Szczamy na ciebie i całą resztę. O, i zła odpowiedź. Oto co spotka tych, którzy łamią prawo na tej ziemi. Mam nadzieję, że reszta z was udzieli mi wkrótce odpowiedzi, póki jeszcze mam cierpliwość. Zobaczmy. A więc to ty przewodzisz całej tej zgrai? Odpowiedz mi, lub spotka cię coś gorszego niż twoich poprzedników. Nie mam z Saidem nic wspólnego. Nie wiedziałem nawet, jak wygląda. Handlowałem tylko z jego ludźmi. Nie mam pojęcia, czego tacy szaleńcy go on chcą. No, nauczył się gadać. A więc przywódcą jest niejaki Said. Proszę, mów dalej, jestem uważnym słuchaczem. Jeśli odpowiesz na moje wszystkie pytania, to puszczę cię wolno. Główny obóz znajduje się na południu Asun, lub od strony portu na północnym wschodzie. Za jeziorem znajduje się w skale wąska ścieżka, która jest strzeżona przez ludzi Saida. Jeśli się ich przekona, to cię przepuszczą, a jeśli nie, to zabiją. Gadasz sporo, jednak bez konkretów. Co do cholery muszę zrobić, by ich przekonać? Nic więcej nie wiem. Od zbyt długiego czasu przysiaduję tu, by wiedzieć. Wkrótce się przekonamy. Fitch, potrzebuję cię z kilkoma ostrymi nożami. Wy psychopaci, mam w stosunku do ciebie wielkie zaufanie z powodu naszej wcześniejszej współpracy, dlatego wybrałem też palec, za którym nie będziesz tęsknił. Jednak za chwilę możesz stracić wszystkie palce, ponieważ przypadły Fitchowi do gustu. Powiedziałem przecież, że naprawdę nie wiem, jak ich przekonać. A więc... to brutalne. Po ostatnim palcu przejdziemy do oczu, jednak w zasadzie to prawie to samo, jakby Kat założył ci pętlę na szyję. Przestańcie. Wystarczy. Moje złoto należy do Saida. To było hasło. Jednak naprawdę nie wiem, czy hasło zostało zmienione. Moje złoto należy do Saida? Wielkie dzięki. Przecież powiedziałem ci wszystko, co chciałeś wiedzieć. Sam mówisz, że będę mógł odejść. Kłamałem. No, to by było na tyle. Mamy to, po co tu przyszliśmy. Daj znać Calvinowi i innym, że możemy ruszać. Cała ta sprawa zaszła za daleko. Mam nadzieję, że nigdy czegoś takiego nie powtórzymy. Spotkamy się przy kamieniołomie. Coś ty narobił. Pozbyłem się trzech śmieci, a przynajmniej tak myślę. A więc myślisz, że możesz sobie w mojej tawernie zabić trzech ludzi i wyjść bezkarnie? Tak. Na pewno to będzie mieć dla ciebie konsekwencje. Zatarłeś z niebezpiecznymi ludźmi. Nie jest mi cię szkoda. Nie jest mi szkoda tych trzech idiotów. Jednak osoba, dla której pracują, przyprawę mnie odreszcza. Co tu się kurwa stało? Cóż, to było dopiero coś, ale czy naprawdę musiało się tak skończyć? Mógł powiedzieć coś więcej. Nonsens, nic więcej by nie wybrakał. Skoro skończyliśmy, możecie się rozejść. Zajmijmy się tym, co potrafimy najlepiej.
A co by to było w twoim przypadku? Zinfiltruję bandę przestępców, aby szpiegować i sabotować. Prawie jak kiedyś. Czy Wulfgar to wymyślił? Nie, Karador chce zyskać pewną księgę. Właściwie to powinienem jeszcze do niego zajrzeć. To wszystko jest tego warte? Musi tu być całkiem ważna księga. Co tam może być? Tak, ważna. Właśnie taka jest. Dokładnie. Co możesz mi powiedzieć o obozie bandytów? Czego nie wiem. Dużo więcej niż to, co usłyszałeś w krepie. Raczej nie, ale wciąż jest kilka rzeczy. Opowiedz mi o tym. Cóż, za odpowiednią ilość roperii bandyci mogą uciszyć osoby, które sprawiają problemy. Masz na myśli zabić dla nagrody? Zabić, ale nie tylko. Niewolnictwo i handel ludźmi również są jednymi z ich źródeł dochodu. Rozmawiałem o tym z Cortezem na bagnie i wydają się być o wiele bardziej wpływowi niż myślisz. Ale jeszcze ciekawsze jest to, że większość biednych dusz, które po prostu zginęły na Asun na przestrzeni lat, można przypisać jednej osobie. Cortez wydaje się mieć dużo na głowie. Ty też powinieneś, nie pozwól im cię zabić. Matko Boska, co tu się stało, przepraszam, w tej modyfikacji nagle? Naszemu bohaterowi odbiło już kompletnie? Ja pierdzielę, drapieżnik i ofiara. Moje złoto należy do Saida. To hasło wstępu do obozu bandytów. Mam nadzieję, że będzie warto. Cała sytuacja mnie rozjusza bardziej niż kiedykolwiek. Obóz znajduje się na północny wschód od portu. Ale najpierw powinienem zajrzeć do Karadora. No, myślę, że za takie zachowanie mogliby cię potępić, człowieku, bo naprawdę. Co to miało być? Nasz bohater wyrżnął tam dosłownie wszystkich, nie? To było mega dziwne. Trochę jakby nam odbiło. I to tak solidnie, nie? Jeju. No masakra. Więc wróciłeś, co nowego na świecie? W świecie, czym jest świat? Sama ta wyspa jest kotłem przemocy i podłości. Miejmy nadzieję, że nie łowisz już na wzburzonych wodach. Mniej niż wcześniej. Bandyci pod wodzą niejakiego Saida ukradli księgę i zamordowali eskortę. Ci mężczyźni mają się polowaniem na nagrody i handlem ludźmi. Nie będzie łatwo odebrać im księgę. Bałem się czegoś takiego usłyszeć. Myślisz, że bandyci wiedzą, co zrobić z książką? Z reguły ten typ ludzi nie jest wystarczająco inteligentny, aby móc korzystać z takiego artefaktu. Nie wyobrażam sobie, żeby przypadkowo wybrali ten konkretny cel do napadu. Prawdopodobnie zostało to zlecone przez jakichś magów, którzy nie byli częścią ekspedycji, ale po prostu przechwycić mozolnie zbierane artefakty. Masz jakieś przypuszczenia? Wiele, jedno równie nieprawdopodobne co drugie. Co może być tak ważnego w tej książce, że ludzie zabijają się z jej powodu? I zawartość można sobie odpuścić, czy w środku jest jednak coś godnego uwagi? Powinieneś zdać sobie sprawę z potencjału tej książki. Prawie pochłonęła coś więcej niż twoje życie, niezależnie od jej treści. Ale książki zawsze zawierają coś wartego poznania. Co tam jest zapisane? To jedno z pytań, na które chciałbym mu odpowiedzieć. Przynajmniej magu z Jadron zajrzeli do książki, zanim zaginęła. Powiedzieli, że chociaż nie jest zapieczętowana, każda strona jest pusta. Jednak to, co jest już lub było w książce, jest nieistotne, ponieważ te magiczne właściwości są kluczowe. Po przywołaniu awatara Beliara, orkowego sługi lub półboga podczas pierwszej wojny z orkami, księga ta stała się nieodłączną częścią rytuału. Została w ten sposób napełniona boską mocą, która została nam odebrana kilka lat później. Mogę tylko spekulować, dlaczego książka została użyta, a jeszcze mniej mogę powiedzieć o jej zawartości. Nie ma to większego znaczenia. Poprzez rytuał przywołania księga pozbawiona magicznych właściwości stała się boskim artefaktem, takim jak znane z tamtych czasów runy i kilka innych przedmiotów. Po przesunięciu fazowym i implozji portalu prawie 300 lat temu zmieniły się ich magiczne właściwości.
Chociaż działanie run jest teraz w dużej mierze zrozumiałe, nie można tylko powiedzieć o innych boskich artefaktach. Są nieznaną stałą na świecie i mogą wpływać na ludzi w taki czy inny sposób. Czyli oznacza to, że gdzieś na wyspie znajduje się książka, która ma potencjał na dokończenie zniszczenia nieznanych rozmiarów, nieprawdaż? Nie wiem, do jakich celów można wykorzystać tę książkę, jednak twój wypadek przypisałbym silnemu wyładowaniu magicznemu, a nie samej książce. Jak myślisz, co bandyci mogliby zrobić z tą książką? Całkowicie się z tobą zgadzam w tej kwestii. Zwykły człowiek z ulicy uzna nasz artefakt za zwykłą książkę. Jeśli bandyci wiedzą, co takiego mają, spróbują sprzedać to pośrednio uczonym lub magom. Wyruszą wtedy za granicę, ale tak długo jak statki trzymają się z daleka, nie dotrą dalej. To może kupić nam trochę czasu. W końcu na wyspie nie ma magów, którzy nie byliby zaangażowani w wyprawę. Nie myślisz o tajnych służbach Kemary lub Viranonu? Ci agenci pracują nad wieloma projektami, ale to, że obserwują Asun, wydaje mi się nieco nierealne. Ogólnie rzecz biorąc, każda armia Trzech Królestw stara się prześcignąć nawzajem swoimi technologiami. Ludzkość od zarania dziejów poświęca ogromną część swojej kreatywności na zniewalanie i wykorzystywanie własnego gatunku. Nie wiem, do czego ta książka jest zdolna, ale można jej użyć na wojnie jako broń. Zapomniałem o szlachetnych i prawnych motywach magów. Zawsze dążą tylko do pokoju i pojednania. Wystarczy, bo wiemy, co to znaczy i co jest teraz ważne dla świata. W każdym razie, znalazłem sposób, by zinfiltrować obóz bandytów. Spróbuję dowiedzieć się, gdzie jest księga i kto wynajął ich do odebrania ekspedycji, dobrze? To byłby duży krok do przodu, tak. Są jednak problemy. Teraz wierzę, że to ci sami bandyci, którzy porwali mnie z plaży wyspy i sprzedali na arenie. Obawiam się, że ktoś może mnie rozpoznać, a moje przebranie jako rzekomego przybysza będzie bezwartościowe. To byłoby problematyczne. Jak możesz sobie wyobrazić, Akademia ma obecnie tylko ograniczoną liczbę wyszkolonego personelu do zadań szpiegowskich. Z twoimi poprzednimi doświadczeniami jako dyplomaty króla najlepiej się do tego nadajesz. Niemniej jednak mogę ci dać te zwoje zapomnienia, abyś zabrał je ze sobą. Zaklęcie to użyte w odpowiedniej sytuacji może trwale zażegnać konflikt. Dzięki. Wspomniane zostało imię Febre. Czy to imię coś ci mówi? Wiesz, nie mogę i nie muszę znać odpowiedzi na każde możliwe pytanie. Nie znam takiego człowieka na Asun, ale wydaje się, że to imię pochodzi z Kemary. Okej, w takim razie ruszam w drogę. Wiem, o czym myślisz i mogę ci powiedzieć, że nikt nie może wykonać tego zadania za ciebie. Jednak to, co mogę dla ciebie zrobić, to teleportować cię do Asun. To naprawdę dobry początek. Teleportuj mnie do miasta, abyś wrócił cały i zdrowy. Okej. Febre. Prawdopodobnie z Kemary. Zaplanowane przestępstwo, czyli drapieżnik i ofiara... Na południowym wschodzie wyspy. Mapa. Południowy wschód wyspy. No, czyli w miejscu, gdzie mamy niestety nieznane tereny, czyli czeka nas wyruszenie na pustkowie, moi drodzy. Innej opcji nie ma, więc chyba najrozsądniej byłoby się udać do kopalni złota. Bo tutaj jak spojrzymy sobie na mapę, no to jesteśmy w idealnym miejscu, żeby w sumie iść dalej na wyprawę i zobaczyć, co się gdzieś tam w okolicy dzieje. Ewentualnie moglibyśmy od strony wolnego obozu się tam udać, ale w sumie myślę, że tędy będzie lepiej. Jest jakiś czarny goblin. Dobra, no musimy trochę posprawdzać. Tego nie mogę wykopać, nie mogę. Ja tutaj trochę próbowałam chodzić. Wiecie, jaki jest problem? Że to nie jest tak, że my wchodząc tutaj odkrywamy na przykład mapę, a uważam, że powinno być taka opcja. Że no my faktycznie wędrując... Co wy pierdolicie, że tutaj są szkielety? Oh my god. No to pięknie po prostu.
O oh my gosh, ale się wrąbałam. Na szczęście. Okej, mamy kolejny poziom. Co tu się kurde dzieje tam? Nie mam pojęcia. Tam jest jakiś cieniostwór, tam latają jacyś przeciwnicy. Masakra, wam powiem. Ale jestem ciekawa, co tutaj możemy znaleźć. Tam coś jest jedzone. Okej, tam coś zębacze jedzą na górze. Aha, no tak, tego nie mogłam zebrać. Mogę tu wejść, tędy? Kurde, nie widzę nic. Ano mogę. Coś kurde jedzą. Dobra, dużo zębaczy. No ale spoko. Wiecie, no trzeba odkryć po prostu dalszą część tutaj Asunno, nie? Jest smoczy zębacz. Nie wiem, czy mi się to podoba. Dobra, wiecie co? Zawrócimy na razie. A raczej przejdziemy... Czy to jest... Nareszcie jesteś. Co to ma znaczyć? Nie przyszedłeś mi pomóc w badaniach? Nie jestem osobistym asystentem. Czyli nie jesteś zainteresowany? To zależy, co powiesz na szczodrą nagrodę. Wzbogacenie skarbnicy ludzkiej wiedzy to dla ciebie za mało? Nie mam pojęcia, co tu znajdziemy, ale obiecuję, że będzie to warte twojego czasu. No dobra, co tym razem? Jestem niemal pewny, że gdzieś w pobliżu są kryształy. Oto co proponuję. Wspólnie poszukamy kolejnych kryształów. Moja magiczna intuicja mnie poprowadzi. Ilekroć ktoś mówi coś takiego, oznacza to, że albo zmutowany cieniostwór uciekł, albo... Daj spokój, przecież nic nam nie grozi. No dobra, mam nadzieję, że nic nam tu faktycznie nie grozi. Wspaniale, daj znać, kiedy będziesz gotowy do drogi. Trudna kradzież to po pierwsze, bo już mogę. Będziesz tutaj stał? Byłoby super, jakbyś tutaj stał, wiesz? Kurde, pytanie, jak tutaj się przemieszczać po tym miejscu. To jest kupa jakiś bardzo, że tak powiem, dziwnych miejsc. Szary wilk? Przeczytałam stary wilk. Ale myślę, że stare wilki by nie były problemem. Kurde, tutaj jest kupa takich jakichś... wąwozów, bo ja wiem czego. Wargi to tam na spokojnie nawet. Albo i nie, myślałam, że warg na hita zejdzie. Ajajaj, no... Troszkę się cykam ilością tych przeciwników tu. Krwiopijca to tam na luzie. A, i nagle sobie zemdlałam, spoko. Mogę wstać, czy tak masz problemy? Kurde, no co jest z tym miejscem nie tak? To jest kupa jakichś bardzo dziwnych zejść wszędzie.
No i tam jest ten szkielet, którego też widzieliśmy chyba. Plus jeszcze nie pomagają te nierówne tereny, nie? Czyli co, no chyba wypadałoby z Castorem pochodzić jednak. On mniej więcej wie, gdzie my w ogóle zmierzamy, po co. Gdzie idziemy i tak dalej. Więc w sumie... nie głupie by to było. Ale to był dziwny dźwięk, trochę się przestraszyłam. Trafię? Pięknie, bajecznie. Ty, a tam jest jakaś pustynia? Ale dziwnie. Oh my god, tu też coś jest. Jakaś dziwna energia. Wygląda jak jakiś grobowiec. Sama kurde nie wiem. To jest chyba wejście do obozu bandytów, wiecie? Możliwe, że je przez przypadek znalazłam właśnie. Albo i nie. Ty, to jest wejście na jakąś... pustynię. Gdzie ja jestem w ogóle? Nie, no to jest ewidentnie obóz bandytów. Ja pierdziu. Dlaczego mnie ten gościu nie zatrzymał w ogóle? Tego się nie da zebrać? Da się. Ciężko powiedzieć, gdzie ja w sumie jestem, nie? Kostka teleportacyjna zadziałała. Jako obóz bandytów. Jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Tu jest kupa ludzi w tym miejscu. No, no. Święty płomień. Spoko bardzo. Okej, no to zobaczymy w takim razie tutaj na górze. Ale to ten Griswold mnie nie chciał zatrzymać? Trochę dziwne. Ten będzie chciał ze mną zaraz pogadać. Dobra, zróbmy w takim razie zapis. Hej, czego chcesz? Przepuść mnie. Dlaczego miałbym to zrobić? W ogóle cię nie znam. Moje złoto należy do Saida, teraz puść mnie. Nie ominiesz mnie, przyjacielu. Jestem godny zaufania, czego jeszcze chcesz? Jak dotąd pokazałeś mi tylko, że jesteś w stanie zapamiętać hasło. To nadal nie dowodzi, że jesteś godzien stawiać swoje brudne stopy na tej ziemi. Rozumiem, ile chcesz. Nie organizuję wycieczek. Ale nie będę taki. Jeśli jesteś takim bogatym palantem, powinieneś zapłacić. Powiedzmy 500 roperi. To sprawiedliwe, co? A jak zechcę wyjść drugi raz? Zagrajmy jeszcze raz. Nie znam cię i chcę się dowiedzieć, co tu robisz. Nie brzmi zbyt ekscytująco. Z pewnością istnieje jeszcze lepszy sposób, aby cię przekonać. Myślę, że można coś z tym zrobić. Odpowiedź brzmi praca. Jakby to mnie przestraszyło. Bądź tutaj użyteczna, jeśli wystarczająca liczba osób uzna, że się nadajesz, możemy o tym jeszcze raz porozmawiać. Gdzie znajdę Saida? Nasz szef lubi zarządzać biznesem ze swojego domu. A gdzie on jest? Wewnątrz obozu. Ale tak łatwo się tam nie dostaniesz. Okej. Tak z ciekawości, kto to wisi? To Alfred.
Czy zrobił coś konkretnego, za co go powiesiliście? Był zdrajcą, więc Said kazał go powiesić. Cały czas stoisz przy tej bramie. Jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? Właściwie mógłbym sobie coś mieć dla takiego bogatego polanta jak ty. Możesz chociaż na chwilę przestać? Mówię poważnie, potrzebuję kogoś, kto wygląda, jakby miał pieniądze. Nie ma znaczenia, że nie masz pieniędzy, po prostu musisz udawać, że je masz. I nie martw się, nie będzie to trudne. Nie mówi mi to zbyt wiele. Zlecono mi znalezienie informatora. Ma dowiedzieć się, gdzie znajduje się bardzo rzadki przedmiot. To nie powinno być dla ciebie problemem, co? Przecież jesteś bardzo rozrzutny, jeśli chodzi o pieniądze. I tak nie mam przy sobie fortuny. Co właściwie to jest za przedmiot? Oko Dragira. Mówi się, że to amulet, który należał do wojownika Dragira. Osobiście niezbyt wierzę w legendy, ale mówi się, że ma magiczne moce. Magiczne czy nie, nie obchodzi mnie to. Tylko nie myśl o kradzieży, to by mnie zrujnowało. Okej, więc musisz mi powiedzieć, gdzie jest oko. Nie musisz się tym przejmować, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Okej, w takim razie powiedz mi jeszcze, dlaczego miałbym to zrobić. Nadal nie wiem, jak trudno będzie się o tym dowiedzieć. Oczywiście. Że co, jesteś facetem, który decyduje, czy tu wejdziesz lub zginiesz. Więc wykonuj swoją pracę, może uda ci się zaistnieć w moich oczach. W zależności od tego, ile informacji mi przyniesiesz. Słyszałem, że napadnięto magów na bagnie. Wieści się szybko rozchodzą. Czemu wpadliście na pomysł zaatakowania ich? Mieli przy sobie coś wartościowego? Mnie tam nie było, ale z tego, co powiedział mi Keltron, nie mieli przy sobie zbyt wiele. Więc czemu ich zaatakowaliście? Zapłacono nam za to. Bardzo dobrze zapłacono. To była praca czysto zleceniowa. Naprawdę? Co klient chciał osiągnąć? Też chciałbym to wiedzieć. Z tego, co wiem, należało ukraść pewien przedmiot o szczególnym znaczeniu. Dlaczego w ogóle się tym interesujesz? Tylko dlatego, że napad przyciągnął tak dużą uwagę. Niestety za dużą. Kim był klient? Nie mam pojęcia, ale zadajesz zbyt wiele pytań. Dobra. Okej, czyli do obozu i tak nie wejdziemy. Znaczy jest to dosyć logiczne, że nie wejdziemy. Tak łatwo przynajmniej. Tam na dole było widać, że jest więcej. Błagam, nie klinuj się. O, dziękuję. Że jest więcej bandytów, więc warto się przejść chyba tu. Ty, tu jest jakiś normalny kamień teleportacyjny, jest z kryształami chyba ta jaskinia. Oczywiście, że jest. No to pięknie. No. Ale łatwo się tutaj zaciąć na jakichś rzeczach, bo są bardzo słabo porozmieszczane. Jest też jakieś bagienne ziele zawsze. Możliwe, że ktoś je tutaj nawet hoduje. Bo jest ich bardzo dużo, tych kłączków. A tu jest nawet jakiś alchemik. Low. I buffalo. Jasnofioletowy kryształ. No to pięknie. Jesteś alchemikiem. Zgadza się. Przy okazji nazywam się Low. Miło mi cię poznać. Mogę w czymś pomóc? Chcesz coś kupić? Co masz do zaoferowania? Głównie alkohol. Mam na stanie rum, grog, gin, a nawet szybkie śledzie. Ale moją prawdziwą specjalnością jest młod Low. Oryginalne, prawda? Byłeś kiedyś uczniem Vanadiuma? A skąd wiesz, czy staruszego powiedział o swoim fascynującym uczniu? Można tak powiedzieć, nie przyszedłem tu jednak rozmawiać o twojej przeszłości. Chociaż w sumie to przyszedłem. Twój nauczyciel wspominał, że znalazłeś kiedyś smoczą duszę. Że co? Nigdy nie widziałem smoka. Życie mi jeszcze nie zbrzydło. Parsknięcie wystarczyłoby, żeby wypłoszyć mnie do następnej jaskini, w której bym się ukrył. Ale pokazałeś swoim mistrzowi rysunek głowy smoka, prawda? A, ta rzecz, tak, stary Dran nigdy nie chciał mi uwierzyć, bez względu na to, co mu pokazałem lub o czym powiedziałem. Nie chciałem być taki jak on i dlatego pewnego dnia po prostu uciekłem, nic mnie tam nie trzymało. Na próżno szukałem tego uznania.
Gdzie widziałeś tę smoczą duszę? Gdzie takie rzeczy rosną? Chcesz ją zdobyć? Nie rozumiem, dlaczego miałbym ci w tym pomagać. Prawdopodobnie chcesz się wzbogacić na rzadkości tej rośliny. Ha. Młodlow jest twojego autorstwa? Nie, po prostu rodzice nazwali mnie na cześć tego trunku. Oczywiście, że tak. Chciałbyś podzielić się ze mną przepisem? Naprawdę nie lubię go rozdawać, zwłaszcza komuś, kogo dobrze nie znam. Potrzebujesz pomocy? Cóż, jesteś bardzo chętny. Czy jest ku temu powód? Muszę przekonać Brixa o tym, że jest to użyteczny. A więc chciałbyś się przydać w rzeczy samej. Właściwie jest jedna rzecz, którą możesz dla mnie zrobić. Zamieniam się w such. Jestem w trakcie szukania miejsca, które będzie dobre do uprawy bagiennego ziela. Cóż, na twoim miejscu spróbowałbym bagna. Dokładnie, to właśnie zamierzałem zrobić, jednak ten obszar jest dość niebezpieczny. Na szczęście dzięki ekspedycji klasztoru dziki stwory prawdopodobnie zostały zdziesiątkowane, więc jest szansa, aby to wykorzystać. Teraz muszę się tylko dowiedzieć, czy tamtejsza gleba się nadaje. I ty wkraczasz, nasączyłem magią te nasiona bagiennego ziela. Oznacza to, że ziele urośnie w szybkim tempie, ale tylko przy sprzyjających warunkach. Więc chcę cię prosić o zasianie tych nasion na bagnie. Następnie poczekasz co najmniej 3 dni, a potem przyniesiesz mi dojrzałe ziele. Na podstawie konsystencji będę w stanie wyciągnąć wnioski o tym, jak bogata w składniki odżywcze jest gleba. A czemu chcesz uprawiać ziele? Ponieważ na zielu można dobrze zarobić, przerabiając je na skręty. O ile wiem, na Sun nie ma nikogo, kto potrafiłby właściwie przetworzyć te cuda. Mylisz się, mój chłopcze, tak było do niedawna, ale ja, stary Low, po tygodniach pracy znalazłem praktyczną formułę. Nie jesteśmy już zależni od sprzedawców, którzy teraz... Teraz możemy to zrobić sami. A mogę rzucić okiem na przepis? Chcesz wypchnąć Sajda z biznesu? Nie ma mowy, możesz zapomnieć. Chcę po prostu robić skręty dla siebie, co ty na to? Nie, nawet jeśli mówisz prawdę. Sajd obdarłby mnie ze skóry, gdybym przekazał ci swój przepis. Zajmę się tym. Dobrze, dam ci worek nasion, które ze sobą zabierzesz. Następnie wsypiesz je na brzegu, tuż przy pierwszej piramidzie, zaraz przy obozie ekspedycji. Matka Natura zrobi za ciebie całą resztę. W pobliżu, obok ekspedycji? Cóż, chyba nie chcesz, żeby te stworzenia zjadły rosnące bagienne ziele, co? Pokaż mi swoje rzeczy. Co ty masz? Masz grog, szybki śledź, biały rum, młodlow. Kupimy młodlow, myślę. Myślę, że kupimy 5 sztuk. Ha. Jakie alkohole dałam gościowi? A, to przepis, dobra. No to przepisów nie ma. Czyli mi na razie nie powie, gdzie ta dusza rośnie, okej. Hej, ty. A Buffalo? Co robisz? Ugniatam bagienne ziele. Po co? Wszystko przez to, że ktoś wpadł na pomysł zrobienia go na skręty. I oczywiście to ja jestem kozą ofiarną i muszę jakby gnieść to. Ból staje się nie do wytrzymania, już nie mam sił. Nie masz w sobie mikstury? Proszę, oto mikstura. Dzięki, teraz czuję się znacznie lepiej. Ile jestem ci winien? 300 roperii. Ta, ośmiałem się. Ile mam ci dać za fatygę? Jestem poważny, ona kosztowała 300. Nie oszukuj mnie, kto wydałby 300 roperii na jakąś kandydatną miksturę? To nie była zwykła mikstura. Trzymaj 40 i się nie wydurniaj. Dobra, masz mnie. Dobra, żarty. No dobra, dobra. Okej. No to w takim razie przed nami kolejni bandyci pewnie będą. Widać całą zgraję tak naprawdę na tym połatku terenu, ale już z nimi pogadamy, moi drodzy, w kolejnym odcinku, bo już mi trochę głos siada dzisiaj. I w ogóle nie nadaje się trochę. Także zakończymy w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla was ten odcinek. W kolejnym będziemy kontynuować wątek zaplanowanego przestępstwa. I zobaczymy, co nam z tego wyniknie.
Plus, no, będziemy pewnie wykonywać zadania dla bandytów. Trzymajcie się i cześć.